Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Dzisiaj o tym, co zrobić, aby twój sukces nie przerósł ciebie, czyli czy sukces może być przeszkodą w biznesie. Może, ale nie musi. Na początek dowcip, nad którym długo się zastanawiałem, czy go powiedzieć, ale stwierdziłem, że nie będę nikogo pytał, bo pewnie wszyscy mi odradzą. Wyobraź sobie małego wróbla, który postanawia, przychodzi zima, niedługo będę odlatywał do ciepłych krajów. I leci sobie taki ptak do ciepłych krajów, jednak kiedy leciał, zamarzł. Zamarzł i spadł na ziemię. No i co? Przychodzi krowa, patrzy, ptak leży. Zrobiła na niego, delikatnie mówiąc, kupę. Ta kupa sprawiła, że on się ogrzał, zrobiło mu się ciepło, powróciło do niego życie, no i poczuł, że jest dobrze. Wystawił dziób, patrzy na ten piękny świat i z radości zaczyna głośno śpiewać. Głośno śpiewa sobie o tym, że żyje, że jest wspaniale. I nagle przychodzi kot, porywa tego wróbla, czyści go, zjada i po wszystkim. Po cóż ta historia? Otóż w tej historii możemy zauważyć przynajmniej trzy ciekawe elementy. Po pierwsze, nie każdy, kto na ciebie nasra, jest twoim wrogiem. Po drugie, nie każdy, kto cię z gówna wyciągnie, jest twoim przyjacielem. A po trzecie, jak siedzisz w gównie, to się nie chwal. Tak, dzisiaj będzie trochę o myśleniu inaczej. O myśleniu w sposób niestandardowy. Na przykład, że sukces może być przeszkodą. Tak, wiem, wielu ludzi to mówi, tak, bo sukces kosztem rodziny, kosztem zdrowia i tak dalej. To wiemy, ale dzisiaj chcę pokazać sukces jako coś, co ogranicza. Oczywiście sukces jest czymś wspaniałym. Jednak dobrze jest patrzeć, czy sukces nie sprawił, że dlaczego większość zespołów, krajów, drużyn sportowych nie osiąga sukcesu drugi, trzeci raz z rzędu, a te, które osiągają właśnie z tego powodu, że ciągle się rozwijają. Przypatrzmy się takim trzem rzeczom w biznesie, kiedy możesz odnieść sukces, a jednak nie będzie to w pełni sukces. Wiesz, myślę, że tą audycją chcę pobudzić trochę twoją kreatywność, bo pewnie sam wpadniesz na więcej rzeczy. I teraz pytanie jest tak, czy ludzie, którzy osiągają sukces, słuchają tych audycji? Tak, słuchają, ponieważ kilku zostało moimi klientami, prowadziłem dla nich jakieś szkolenia czy coachingi i wiem, że ludzie, którzy osiągają sukces, też słuchają tych audycji, ale chcę też powiedzieć, że większość ludzi odniosła jakiś sukces. Jeżeli masz jakąś firmę, która prosperuje, zarabia, to już jest jakiś sukces. I często to, że odnieśliśmy jakiś sukces, sprawia, że nie możemy odnieść sukcesu, który byłby większy. Więc przykład numer jeden. Wyobraź sobie dwóch gości. Jeden był na uczelni, skończył uczelnię, zrobił kilka certyfikatów i jest niesamowitym masażystą. Tylko on dokonuje jako fizjoterapeuta takich cudów z ludzkim ciałem, że ludzie tłumami się do niego zapisują. Podnosi ceny, jednak dalej tłumy ludzi walą do niego i chcą, żeby właśnie on się nimi zajął, ponieważ to, co on potrafi, to postawić na nogi człowieka, który naprawdę był już w bardzo kiepskim stanie. I powiedzmy, że on ma kumpla i ten jego kumpel nie miał żadnego pomysłu na biznes, więc wymyślił sobie, że będzie skręcał długopisy. No i teraz ten zarabia potężne pieniądze, masażysta, fizjoterapeuta, a ten, który robi długopisy, takich pieniędzy nie zarabia. Po jakimś czasie jednak ten, który jest fizjoterapeutą, widzi, że ma taki tłum ludzi, że mówi, pozatrudniam innych masażystów, a ludzie mówią, nie, my chcemy przyjść tylko do ciebie. A ten gość, który skręcał długopisy, nagle dostał potężne zlecenie, potężne. Pozatrudniał wielu ludzi, którzy też skręcają długopisy i nawet, że zyskami musiał się podzielić z nimi, to jednak zaczął zarabiać miliony, a ten pluje sobie w brodę, że jest tylko certyfikowanym masażystą, a nie człowiekiem, który skręca długopisy. Czy może się tak zdarzyć? Czy sytuacja jest trochę uproszczona? Trochę uproszczona jest, ale zdarzyć się tak może. O czym to mówi? Że czasami bycie wyjątkowym specjalistą z jednej strony jest przyczynkiem do tego, żeby odnieść duży sukces, bo ludzie będą chcieli, w cudzysłowie, kupować czy korzystać z usług tylko twoich. Z drugiej strony jednak może ograniczać, bo trudno jest wtedy stworzyć system.
Dlatego wielu dobrych fachowców w jakiejś dziedzinie, na przykład Stephen Covey, opracował świetny system, wiele świetnych systemów, ale między innymi o planowaniu czasu i zaczął uczyć tego ludzi, udzielać certyfikatów, że oni są niejako przedłużeniem jego, kiedy gdzieś jadą. Więc to jest pierwsza rzecz, że kiedy odnosisz sukces, szczególnie jeżeli masz podobnie jak ja, czyli jesteś samozatrudniony i generalnie ludzie korzystają z twoich usług, bo to jesteś ty, a nie kto inny, dobrze jest pomyśleć nad systemem. Tak? Ja tak trochę nad tym myślę, ponieważ czasami już tak rzadko, ale czasami się już zdarza, przez ten rok się trochę zdarzyło, że kilka zleceń oddałem komuś innemu, ponieważ przekroczyło już to moje możliwości, więc dobrze jest stworzyć system. Generalnie ja tam myślę o tym, żeby stworzyć system i chciałbym wyszkolić kilku certyfikowanych szkoleniowców i coachingowców. Niech co sami ludzie o tym piszą, bo też wspominam o tym, że jak masz plany jakieś takie i chciałbyś wejść w tą branżę, to napisz. W tamtym roku jeden z ludzi wszedł i zupełnie nieźle, po prostu utrzymuje się z tego, tak? Więc przy okazji taka dygresja. Ja szukam trochę współpracowników, których mógłbym szkolić, więc o tym wspomniałem, ale nie chcę już jej przedłużać, bo to tylko jest dygresja. Więc pierwsza rzecz to jest od razu, kiedy coś robisz, myśl o tym, w jaki sposób to się da przełożyć na system. Oczywiście, tu jest druga pułapka, którą zauważyłem. Niektórzy ludzie zbyt szybko chcą robić system. Wiesz, kiedy zbyt szybko chcesz robić system, to jeszcze, po pierwsze, ty nie uzyskałeś pewnej marki, a po drugie, zbyt szybko robić system, to ludzie nie będą zadowoleni. Mam znajomego, który robi, ma firmę wykończenia wnętrz i trochę miał dużo zleceń i też postanowił robić to sam. Zatrudnił drugiego człowieka, jednak to już nie była ta jakość, po jednym zleceniu zrezygnował, natomiast tak się dogadał, że zlecenia daje swojemu kumplowi, znaczy poleca inną firmę i z każdego polecenia ma jakiś procent. Natomiast ciekawa rzecz, że ta koncepcja o tworzeniu systemu to jest koncepcja, która od wieków była w ludzkości i ludzie to rozumieli. Na przykład w Biblii jest tego pełno, tak, że Mojżesz miał swojego ucznia, był nim Jozue, Eliasz miał Elizeusza, tak? Paweł apostoł miał Tymoteusza i mówi, to czego nauczyłeś się ode mnie, przekaż innym, którzy będą zdolni nauczać innych. Więc odtwarzalny system. Kiedy jesteś dobrym specjalistą, odnosisz sukces, a nie tworzysz odtwarzalnego systemu, to twój sukces w pewien sposób ogranicza ciebie. Okej. Druga rzecz, taka typowa, kiedy odnosisz sukces, wchodzisz na poziom, na którym nie umiesz funkcjonować. Na przykład widzisz, że potrzebujesz PR-owca, marketingowca, kogoś jeszcze i łatwo się naciąć na ludzi, którzy po prostu cię oszukają. Tak, moi znajomi chcieli wejść na New Connect i trochę pobadali to środowisko ludzi, którzy mieliby im pomóc wejść na New Connect i zobaczyli, że tam jest takie mnóstwo hien, mówiąc delikatnie, że wycofali się przynajmniej na jakiś czas. Więc kiedy osiągasz sukces, nagle możesz zacząć funkcjonować na poziomie, który ciebie przerasta. Nagle dostajesz tak dużo zleceń, na przykład, to Kamil chyba opowiadał, że kiedy było tak u nich tak zwana klęska urodzaju, tak? Dostali tak dużo zamówień na książki, że nie byli w stanie tych książek kupować, zamawiać, pakować, wysyłać. No i to jest taki, może się zrobić zator, tak? Albo tak dużo zrealizowałeś zleceń, a masz na przykład wystawiłeś faktury, miesięczny przelew, tak, i jeszcze ten miesięczny się opóźnia, więc zrobią się zatory, tak, problem z cash flow, z przepływem pieniężnym. W każdym razie, kiedy wchodzisz na wyższy poziom, to zanim na niego wejdziesz, dobrze jest skorzystać z porady mentora. Tak, to zauważam to zjawisko i ciekawe, że są ludzie, tak, którzy zanim rozpoczną firmę, pytają tych, którzy firmę prowadzą. Kiedy firma się rozwija, pytają tych, którzy odnieśli większy sukces. Że powoli, myślę, że w Polsce i w polskiej mentalności, a przynajmniej w tej mentalności związanej z kontestacją, za zbiro, są ludzie, którzy zaczynają myśleć w ten sposób. Po co wyważyć otwarte drzwi? Nie da się uniknąć wszystkich błędów, jednak mogę uniknąć tych, które są bardzo poważne. To jest ciekawe, ostatnio prowadziłem trochę szkoleń, różnych szkoleń, i okazuje się, że to środowisko pewnie słuchaczy, tak, kiedy się rzuci takie nazwisko jak Kiyosaki, czy Kamil Cebulski, czy Tad Witkowicz, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, o jaką koncepcję biznesu, Ludwig van Mises. Okazuje się, że ludzie, którzy prowadzą firmy, pracują w firmach, kiedy robię dla nich szkolenia i wspominaliśmy coś o tym temacie, to niekoniecznie
niekoniecznie znali to i te koncepcje i okazuje się, że jest wielkie zainteresowanie tymi koncepcjami, sposobami, jak one działają, ponieważ jest to coś odmiennego od tego, co wielu ludzi, czym wielu ludzi żyje. Nawet jeden z ludzi, który tak trochę po jednym ze szkoleń, tak, zaczął słuchać audycji moich, nie tylko moich, przyglądał się Asbiro, kontestacji, trochę tam poczytał, posłuchał o Ludwiku van Mistesie, jego koncepcji, powiedział tak, zadał mi jakieś parę pytań, które zapytał tak, czy wy jako awangarda biznesu uważacie, że... Dosyć ciekawe. No w każdym razie, kiedy wchodzisz na poziom, który jest trochę wyższy, to warto jest też wziąć coś z mądrości ludzi, którzy są mądrzejsi od nas. W psalmie 131 jest taka modlitwa. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. I to jest fajne, że to jest, wiesz, jedna z rzeczy, która grozi, kiedy odnosisz sukces, że nagle myślisz, że to ty jesteś kimś niesamowitym i w pewien sposób masz rację, bo odniosłeś sukces. Natomiast z drugiej strony nie jest dobrze, jeżeli za tym ja jestem niesamowity, kryje się, a wszyscy inni są niżej. Tak? Taki przykład, mój znajomy, on sam o tym opowiadał, tak? Tak mu odbiło, że kiedyś kupił mieszkanie, tak? Ceny mieszkań wzrosły, on absolutnie nie wiedział, że to tak pójdzie, tak? Ten boom zaczął się, on sprzedał, miał dużą zdolność kredytową, wziął dużo pieniędzy, wpakował w giełdę, wpakował w nowe mieszkania, kupił super auto i latem, kiedy było ciepło, podjeżdżał, otwierał okno w swoim aucie, a tam ludzie tak na przystanku tramwajowym, on na czerwonym świetle czekają i pokazywał mi środkowy palec i mówi, o to myśleć, inaczej całe życie będziecie tyrać do pracy i z pracy tramwajami. Co się stało później? Później mówi, że dla niego jedno z upokorzeń było takie, że kiedyś wsiadł do auta i złapał go kadar, a on nie kupił biletu tylko dlatego, że już go nie było stać. Więc czasami niektóry go odbija, dlatego tutaj Dawid, król, który odniósł sukces, modli się, że nie chciałby być wyniosły i patrzeć z góry. To nie znaczy takie typowo dla Polski, a jestem nikim, a to trafiło się ślepej kusze ziarno. Nie. On tylko mówi, coś osiągnąłem, chcę być z tego dumny, jednak nie mam zamiaru z tego powodu patrzeć z góry na innych i oceniać ich za gorszych od siebie, ale mówi tak, nie, i to jest ta druga rzecz o tym, żeby sukces nas nie ograniczał, nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Widzisz, jak kiedy wchodzisz na poziom, który jest większy od ciebie i są rzeczy, które przerastają twoje siły, bardzo ważne jest, żeby wskoczyć i zacząć, żeby popytać ludzi, którzy na tym poziomie już funkcjonują, żeby od nich się uczyć, żeby zatrudnić ludzi, bo wiesz, wchodzisz na wyższy poziom i to czasami ludzie robią taką śmieszną rzecz, tak? Ostatnio tak miałem, że jeden gość, no, skoczył trochę na wyższy poziom i w jednej z dziedzin pomyślał, że skorzysta z moich usług, porozmawialiśmy trochę, ja mu powiedziałem cenę, on powiedział, ja znajdę tańszych. Ja mówię, okej, wiem, że znajdziesz tańszych, myślę, że moje ceny nie są największe na rynku, ale myślę, że jeżeli chcesz szukać tańszych, to znajdziesz ludzi, którzy nie wykonają tego zbyt dobrze, bo każdy, kto wykonuje to przynajmniej dobrze, weźmie taką cenę. Przynajmniej taką cenę. Nie wiem, co jak dalej się potoczyło. Być może znalazł kogoś dobrego i taniego, bo i takie są możliwości, zawsze są jakieś możliwości, zawsze można wygrać w totolotka. Natomiast chodzi o to, że na pewnym poziomie musisz już jakiś poziom też usług sobie zapewnić i korzystać od ludzi, którzy mają jakiś poziom, więc gonienie za tym, co wielkie, za tym, co przerasta siły, jest po prostu, nie jest dobre. Trzeba znaleźć kogoś, kto się na tym zna. I potem efekt tego, jeżeli takich ludzi znajdziesz, jest to, co pisze Dawid dalej. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy, jak niemowlę u swej matki. Jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Wtedy się uspokajasz, bo oczywiście musisz zarządzać, kierować tym i prowadzić, jednak wiesz, że to jest złożone w dobre ręce i że w tych dobrych rękach to się będzie rozwijało, a ty tylko to nadzorujesz i patrzysz. Więc to jest druga rzecz, w której sukces może być pewną przeszkodą, albo może być przeszkodą, tak? W momencie, kiedy wchodzisz na wyższy poziom, nie umiesz w nim funkcjonować i nie zapewnić sobie odpowiedniej pomocy mentorskiej. I trzecia rzecz, to jest, usłyszałem od mojego znajomego ciekawą historię, znając mojego znajomego, pewnie nie wymyślił jej sam. Natomiast, a powiedział ciekawą rzecz. Mówi tak, wyobraź sobie, że gdzieś, że masz olbrzymie złoża piasku, tak?
No i ktoś przychodzi do ciebie i chce kupić ten piasek. No natomiast on chce tylko na początku taczkę piasku, dogadujecie się, okazuje się, że to jest dosyć odległa miejscowość, no ale z czasem widzisz, że to będzie stałe zlecenie, zatrudniasz ludzi, wozisz ten piasek dosyć daleko, zajmujesz się tym, organizujesz więcej ludzi, nadzorujesz problemy z płatnościami, problemy, że ktoś nie dowiózł piasku, problemy z jakością i cały czas z tym się zatrudniasz, to generuje zysk. Wszystko fajnie, jednak okazuje się, że bardzo blisko ciebie chcą wybudować, powiedzmy, jakąś plażę, tak? Jakiś, robią basen miejski. I ona jest bardzo blisko ciebie. I ta plaża potrzebuje dokładnie tego samego piasku, który ty masz. Kolejna rzecz. Będą płacić za niego o wiele więcej niż ta firma, do której transportujesz. Natomiast ty tego nie widzisz, ponieważ jesteś zajęty swoim biznesem. Widzisz, kiedy pierwszy raz usłyszałem ten przykład, to wzbudził we mnie wiele kontrowersji. Pomyślałem sobie, nie, no to tak można sobie wszystko powiedzieć, a nie będę nic robił, bo może znajdę lepszą okazję. Tak trochę z tym moim znajomym rozmawialiśmy o tym przykładzie, ponieważ on mi go opowiedział i zapytał, co o tym myślę. Ja myślę, powiedziałem mu tak, wiesz co, no na początku się nie zgodziłem, ale jak zaczęliśmy dłużej rozmawiać, no to jest tak ciekawe, tak? Jak się dłużej rozmawia, wałkuje się od różnych stron ten sam temat, to pomyślałem sobie, chyba rozumiem, o co chodzi w tym przykładzie. To nie jest przykład po to, żebyś nie dostarczał piasku dla firmy tej, która jest parę kilometrów od twojej miejscowości. To jest to, żebyś robiąc to, jednocześnie był otwarty na inne możliwości, które się pojawiają. Żebyś nie miał tak zwanej wizji tunelowej, tak? Widzisz to, tylko to, jedynie to i nic więcej. Bo kiedy ma się taką wizję tunelową, to osiąga się pewien sukces, jednak ten sam sukces jest ograniczeniem, ponieważ nie widzimy więcej, nie widzimy nowych możliwości, a powiem tak, możliwości jest wiele, dobrych możliwości jest niewiele, ale możliwości jest wiele. Natomiast żeby trafić na bardzo dobre możliwości albo super okazje, musisz być cały czas na bieżąco z możliwościami. Czyli jeżeli chcesz trafić na super okazję mieszkaniową, to prawdopodobnie będziesz musiał przeglądać setki, a może nawet tysiące mieszkań, żeby trafić na tą super okazję. I można powiedzieć, właśnie używając tego przykładu, że jeżeli będziesz tak zajęty swoją pracą, że na nic innego nie masz czasu, to nie będziesz miał czasu na szukanie super okazji. To co powiedział Rockefeller, większość ludzi jest tak zajęta pracą, że nie ma czasu na robienie pieniędzy. I ciekawa rzecz w Biblii, jest też tak pokazane, kiedy w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich pierwszy kościół się bardzo rozrastał, wiele było odpowiedzialności i apostołowie w pewnym momencie powiedzieli, nie, za dużo odpowiedzialności mamy, delegujemy inne i zdecydowali, które działalności zostawiają sobie, a które delegują innym. I ustanowili diakonów, którzy mieli taką działalność charytatywną prowadzić, a oni mieli być odpowiedzialni bardziej za to, jakbyśmy dzisiaj nazwali duszpasterstwo. I to jest dosyć ciekawe, że kiedy coś się rozwija, musisz zobaczyć, właśnie tak jak ten człowiek, załóżmy, że to prawdziwy przykład z tym piaskiem dostarczanym do innej miejscowości, że w pewnym momencie on powinien zrobić takich nadzorców, którzy nadzorują rzeczy, on tylko patrzy, czy ten biznes idzie dobrze. W ten sposób oczywiście zatrudnia nowych ludzi, więc oni przejmują część jego obowiązków, więc on im płaci za to. Więc zarabia mniej, ale z drugiej strony ma możliwość do szukania nowych możliwości. Więc to są takie naprawdę ciekawe rzeczy, w jaki sposób sprawić, żeby sukces nie sprawił, że mamy wizję tunelową. Widzimy tylko to, co mamy, a nie otwieramy szerzej oczu, tak? Inna z rzeczy to jest, że kiedy biznes się rozwija, tak? Adrian o tym często mówi, Adrian Koczy, mówi o tym, że kiedy biznes się rozwija, to on w tym momencie, kiedy on się rozwija, on już patrzy za nowym, bo mówi, ten już się rozwija, on będzie się rozwijał, teraz trzeba popatrzeć za coś nowego, wejść w coś nowego. I okazje się pojawiają. Tak? Okazje się pojawiają, ponieważ to jest tak jak z talentami. Jeżeli masz jakiś talent i go pomnażasz, to nagle masz go o wiele, wiele więcej, tak? Człowiek, który miał 5 talentów i pomnożył 5, to kiedy przyszedł właściciel i wziął od tego, który miał 1 talent, to dodał temu, który ma 5. I to są takie bonusy od życia, że kiedy się rozwijasz, nagle dostajesz jakiś bonus, coś nieproporcjonalnie więcej od tego, co zrobiłeś. No i rzecz, o której trochę wspomniałem na początku audycji i ona jest dosyć ważna, tak? Czyli pewna słabość człowieka, kiedy odnosi sukces,
Ktoś powiedział, że pieniądze mogą człowieka zepsuć. Ja tak nie uważam. Uważam, że pieniądze tylko ujawniają to, co jest w sercu człowieka, że ktoś, kto niewłaściwie gdzieś tam funkcjonował, to jeżeli dostanie pieniądze, to się bardziej ujawni, bo ponieważ będzie miał wiele możliwości funkcjonowania w niewłaściwy sposób. Tak? Natomiast największe chyba takie zagrożenie to jest ten brak balansu, tak, między życiem osobistym, a między biznesem. Tak, w zasadzie takie są trzy płaszczyzny, tak? Biznes, rozwój osobisty, czyli troska o siebie samego i troska o innych. Tak? A w szkoleniu zamożnej zadowolony też mieliśmy taki moment pewnej rozmowy, dyskusji dosyć ciekawej. Zobaczcie, takie trzy wartości nasze: Bóg, honor, ojczyzna, i wartości takie, które, na których zbudowano Stany Zjednoczone: Bóg, rodzina, ojczyzna. Ciekawa rzecz, u nas na drugim miejscu jest honor, a tam jest rodzina. No i to jest naprawdę, za mną chodzi od czasu tego spotkania cały czas ta refleksja, tak? Rodzina jest wartością i kiedy rodzina nie jest wartością, sukces nie jest w pełni sukcesem. Biblia nawet tak dosyć mocno mówi, Paweł pisze do Tymoteusza w jednym z listów, że jeżeli ktoś nie troszczy się o swoich najbliższych, to wyparł się wiary. No powiedzieć, co to ma związek jedno z drugim, tak? No można powiedzieć tak, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu, jeżeli rodzina nie jest na właściwym miejscu. Tak? Troska o rodzinę jest ważną rzeczą i Biblia często o tym mówi. I to jest też jakiś wymiernik sukcesu. Tak? W czasie olimpiady tej starożytnej były różne konkurencje. Jedna z konkurencji polegała na tym, że trzeba było dobiec do mety z zapaloną pochodnią. Warunki były dwa, nie tylko dobiec do mety, ale mieć zapaloną pochodnię. Można powiedzieć, że dobiec do mety to jest ten sukces biznesowy, a zapalona pochodnia to jest sukces taki relacyjny, że człowiek się nie wypalił, że jest pełen ognia, pełen sukcesu, pełen zadowolenia. Więc jak sprawić, teraz taka główna myśl, jak sprawić, żeby sukces jednak nie przesłonił nam większego sukcesu, żeby dobre nie stało się wrogiem lepszego. Oczywiście można podać wiele różnych rozmaitych rzeczy. Ja pokażę coś takiego. Człowiek jest istotą nawykową, albo można powiedzieć transową, tak? Wpada w pewne nawyki, transy, sposoby myślenia. Więc dobrze jest co jakiś czas zrobić to, jako stałą praktykę, zrobić coś w inny sposób. Zrobić coś inaczej. Wiesz, i tu nie chodzi o jakieś super wielkie rzeczy. Na przykład kup sobie jakąś gazetę, która absolutnie nie wiąże się z jakimś tematem, który ciebie interesuje. Tak? Po co? Żeby trochę poszerzyć swoje horyzonty, poczytać. Albo, nie wiem, jesteś przyzwyczajony, tak, że zawsze jeździsz autem gdzieś tam, a możesz tam się przejść, wyjdź trochę wcześniej i przejdź się. Albo jedziesz autem, pojedź inną trasę. Chciałem powiedzieć w inne miejsce. Pojedź w inną trasę. Albo, nie wiem, jesteś przyzwyczajony do pewnego gatunku filmów, obejrzyj inne. Co jakiś czas dostawaj sobie bodźców, które wytrącą cię z tego przyzwyczajenia, rutyny, pewnego nawykowego sposobu myślenia, który sprawia, że możemy pomylić to, co ma być celem, z tym, co ma być tylko środkiem do tego celu. Czyli coś, co Einstein uważał za największą pomyłkę ludzkości, że myli środki z celami. Chodzi o to, że pewne przyzwyczajenia zabierają nam czas i energię i są nieproduktywne. No, taka historia pewnie znana, ale bardzo dobrze tłumacząca to zjawisko. Tak? Wyobraźcie sobie mędrca, który co wieczór opowiadał swoim wyznawcom jakieś ciekawe historie, które ich inspirowały, pobudzały, uczyły moralności. Miał kota, ponieważ ten kot chodził, przeszkadzał, przywiązywał go w dużej odległości od drzewa. On zmarł, przed jego następca i przejął tego kota. Z czasem zdech kot, ale on sobie kupił drugiego kota, ponieważ jego poprzednik miał kota i po wielu wiekach, tak, ludzie piszą rozprawy doktorskie na temat ważności przywiązywania kota w odpowiedniej odległości w czasie wieczornych przemów mędrca. Na początku to miało jakiś sens, później nie. I dlatego fajnie jest na życie popatrzeć w taki niekonwencjonalny sposób. Czy w książce Od Dobrego do Wielkiego Jim Collins opisuje, jak chciano zatrudnić człowieka, który miał... zabrakło mi teraz słowa. Miał zreformować jakieś przedsiębiorstwo, które ugrzęzło. No i pokazano, wchodzili kolejni ludzie i jedno z pytań, tak, w czasie tych rekrutacji pokazywało na zarosłe
tory kolejowe i przejazd, który był zamknięty i droga prowadząca, tak? I widać zarośnięte tory, nawet to jest takie zdjęcie z wysoka, te tory, no widać, że były nieużywane. I pytano, co by tutaj zmienili? Tam było jeszcze wiele innych elementów, ale przy tych torach większość ludzi mówiła, bez sensu jest ten przejazd, zlikwidowałbym go. Przyjęto do pracy tego, który powiedział, zapytałbym się, czemu miał służyć ten przejazd i czy dalej temu służy. Ponieważ najprościej jest wyciągnąć błędne wnioski. Henry Ford, czy mówiłem, że poprzednia historia będzie ostatnia? Jeżeli tak, to żartowałem. Mówią taką anegdotę, tak, o Henry Fordzie, że kiedyś do jego fabryki przyszedł właśnie jakiś człowiek, który powiedział, że udoskonali, gdzie byśmy powiedzieli, jakość pracy, wydajność. No i on powiedział, no to przejdźcie po zakładzie, jeżeli twoje wnioski będą dla mnie ciekawe, to rzeczywiście zapłacę ci za to i zrobimy to i zobaczymy, czy wydajność się podniesie. Człowiek przeszedł, miał kilka wniosków i mówi, ale przede wszystkim jedna rzecz. Gość, który tam na stróżówce siedzi, ma nogi do góry i w ogóle nie patrzy na ludzi, którzy wchodzą i wychodzą. Jego bym pierwszego zwolnił, pewnie dostaje jakąś pensję. Mówi, tak, dostaje. Jaką pensję? Ten powiedział, mało spadł z krzesła. Mówi, człowiek, który siedzi, ma nogi do góry i dłubie w zębie. Henry Ford miał odpowiedzieć tak. Tak, ten człowiek jakieś 2 lata temu wpadł na pomysł, który przyniósł nam ogromny dochód. Z tego, co pamiętam, siedział wtedy tak samo, mając nogi do góry i siedział na krześle i dłubał w zębach. Widzisz, warto jest popatrzeć na życie wielowymiarowo, wybić się z klasycznego sposobu myślenia i pomyśleć, a co, jeżeli podważyłbym swoje podstawowe założenia, co wtedy mi wyjdzie? Może wyjdzie ci przekonanie, że robisz wszystko dobrze, a może wyjdą bardzo ciekawe rzeczy. Więc miłej refleksji. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchacie kontestacji.